Znajdujemy się w Puszczy Kozienickiej na trasie Traktu Królewskiego między Kozłowem a Lesiowem. Zbaczając z Traktu Królewskiego około 400 metrów można natrafić na tą pojedynczą łapę, czyli element mocujący maszt radiostacji. To samo co w Wolskiej Dąbrowie. Między Wolską Dąbrową a Sowimi Górami. Tu jest pokazany dół. Zapewne to samo stało się wcześniej z inną łapą, która została po prostu wyrwana albo wykopana. Ciężko się tu było dostać pomimo nawigacji. Gdzieniegdzie po prostu ta nawigacja wysiada tutaj i trzeba się natrudzić, żeby to po prostu znaleźć. Ten punkt zaznaczony na mapie Google. Przechadzając Traktem Królewskim możemy spotkać okopy niemieckie, niedaleko stąd kapliczka zrobiona z paru obrazków i z dwóch obrazów takich dużych. Jest też trochę dalej ściana, zapewne nie wiem czy to ściana odłamkowa. Kilometr dalej znajduje się miejsce, planowana lokalizacja bunkra 27 bodajże. Jak pamiętam, tego typu przepraszam, tego typu miejsca zostały zlokalizowane przez lidar, tak samo na trasie Łukawa, tam też były pozostałości po wykopaniu dużych dołów na bunkry w jednej prostej linii od Brodów poprzez Łukawę. Zachęcam jeszcze do odwiedzin tutaj bunkru amunicyjnego zaznaczonego numerem 13 i 14. Więcej informacji będę starał się udostępnić poprzez komentarze. Czasem człowiek coś wie, powie. Czasem człowiek dowie się od kogoś, prawda? Tak więc można coś umieścić w komentarzu. Bardzo bym też prosił o jakieś może nowsze informacje. O odwiedziny tych miejsc też poproszę. Aby o nich nie zapominać i aby one nie zostały zniszczone, tak jak w Wolskiej Dąbrowie.
gdzie właśnie jej rozkradzono, potraktowano piłą kątówką. Mam jeszcze jedno pytanie. Gdzieś tutaj podobno jest pomnik pomordowanych żołnierzy radzieckich, tylko nie wiem, czy to w Stoczku, czy gdzieś dalej. Jeżeli by można było prosić, to proszę o zaznaczenie, jakąś informację w komentarzu. Też chciałbym się tam wybrać, zobaczyć, jak to po prostu wyglądało.